Witajcie, kochani. Taką modlitwę najlepiej robić na siedząco, więc w tym czasie, kiedy ją robicie, zarezerwujcie sobie takie miejsce i taką przestrzeń, gdzie nikt inny Wam nie będzie przeszkadzał. Wyłączcie telefony, tak żeby to było te kilka minut tylko i wyłącznie dla Was, byście mogli spędzić ten czas tylko ze sobą. Więc usiądźcie sobie wygodnie, w miarę możliwości z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknijcie oczy. Biorę teraz kilka głębokich oddechów. Z każdym wdechem czysta energia wpływa do mojego ciała. Z każdym wydechem rozpływa się po całym moim ciele. Płynie do wszystkich zakamarków mojego ciała, do wszystkich komórek. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest czysta, świetlista energia. Czuję się bezpiecznie, czuję się dobrze, rozluźniona i spokojna. Tej energii jest już tak dużo, że wypełnia całe moje ciało. Wypełnia całe ciało i zaczyna wypływać z mojego ciała, tworząc wokół mnie czysty, świetlisty balon energii. Jestem w czystym, świetlistym balonie energii. Teraz unoszę ten balon nad moją głowę, tak żeby podstawa tego balonu dotykała czubka mojej głowy. Okej. Biorę głęboki wdech i na wydechu pozwalam sobie powiedzieć modlitwę. Niech wszystkie moje intencje i całe moje nastawienie dotyczące związków partnerskich zostaną natychmiast oczyszczone i uzdrowione i jako czyste niechaj wrócą do mnie. I na wydechu wpuszczam do tego energetycznego balonu moją modlitwę, moją prośbę. Znowu biorę głęboki wdech i pozwalam sobie ją powtórzyć. Dobry Boże, niech wszystkie moje intencje, całe moje nastawienie, wszystkie moje wyobrażenia dotyczące związków partnerskich zostaną natychmiast oczyszczone i uzdrowione i jako czyste niechaj wrócą do mnie. I na wydechu znowu wpuszczam do balonu moją modlitwę. I ostatni raz. Dobry Boże, niech wszystkie moje intencje, całe moje nastawienie, moje wyobrażenia i moje oczekiwania dotyczące związków partnerskich zostaną natychmiast oczyszczone i uzdrowione i jako czyste niechaj wrócą do mnie.
i na wydechu wpuszczam modlitwę. Teraz wizualizuję sobie, jak ten czysty balon świetlistej energii razem z moją modlitwą unosi się wysoko, wysoko we wszechświat. Tam pryska i niesie moją modlitwę, rozprzestrzenia ją po całym wszechświecie, a ja pozwalam sobie pozostać w stanie otwartości, w stanie wdzięczności i przyjmować nowe, czyste nastawienie, czyste intencje do tworzenia związków i relacji partnerskich. Pozwalam sobie pozostać w tym stanie jeszcze chwilę i rozkoszować się nowymi i czystymi intencjami, nowym i czystym nastawieniem. Kiedy policzę od 1 do 5, będę tu i teraz całkowicie obudzona. Pozwolę sobie przenieść wszystkie pozytywne skutki tej medytacji do swojego codziennego życia. 1, 2, 3, powoli się budzę. 4, 5, jestem tu i teraz, mogę otworzyć oczy, przeciągnąć się. Tak więc, tak jak już Wam pisałam wcześniej, taką modlitwę najlepiej robić przez 2-3 tygodnie. Najlepiej również tylko w jednym temacie. Zresztą w ogóle w rozwoju duchowym warto pracować w taki sposób, żeby pracować nad jednym tematem i po prostu po kolei sobie pracować z tym, co aktualnie wychodzi. Możecie oczyszczać intencje tak naprawdę do wszystkiego i do wszystkich. Także bawcie się tym, eksperymentujcie, bo naprawdę warto. Wszystkiego dobrego.